Was cudowną książkę do poczytania w chłodnym zaciszu domowym. Kirsty Moselli, Nic do stracenia, początek, to jest pierwsza część. Nie mam nic. Jeżeli kojarzycie autorkę, która napisała Chłopak, który zakradał się do mnie przez okno, to jest ona. To napisała? Tak, czekaj, bo... Anna Spencer to jest taka 16-latka, której urodziny 16 kończą się strasznie. Już w pierwszym rozdziale jest wszystko. Z tyłu w opisie jest to napisane, więc ja powiem to nie będzie spoiler. Zostaje porwana przez takiego międzynarodowego jakiegoś tam przestępcę. Czekaj, nie wiem czy międzynarodowego, ale fajnie to brzmi. Przestępcę ogólnie takiego strasznie jest u niego przetrzymywana przez parę lat. On uważa ją za swoją dziewczynę i wiesz, traktuje że tak powiem, on... Czego on jest przestępcą? On jest złodziejem, mordercą, najemnikiem. Złodziejem, mordercą, ludźmi. Nie. Jest po prostu taki świr, który uważa ją za swoją dziewczynę, bije ją, molestuje w ogóle. I ona po prostu, kiedy ją znajdują, bo przez przypadek go łapie FBI, no i jak ją znajdują, ona już jest prawie w stanie katatonii. Nie, no a ona jest córką premiera chyba, który zamierza kandydować na prezydenta, albo nie premiera. I oni nie szukają? No szukali ją, ale trudno było go znaleźć, więc jak w końcu ją znaleźli, nie, no to wszyscy psychologowie się nią zajmują, no bo w końcu jest córką ważnego człowieka, a rodzice zrobią wszystko, żeby, bo jej rodzice są naprawdę kochani. No i ponieważ jest takie, że niedługo wypuszczą go, znaczy będzie sprawa tego, bo wiecie, on ma pewnie jakieś tam swoich ludzi, którzy załatwią mu wypuszczenie, no to ten jej ojciec strasznie się boi i załatwia jej ochroniarzy. No i ona, ponieważ jest tak, tak psychicznie i... Pomóż. Cierpi. No, to wszystkich od siebie odgania, no i przychodzi nowy facet, któremu ona daje się, no. I generalnie to jest taki romans, przy którym raz chce się płakać, a raz po prostu takie i ma następne części, więc polecam, czytajcie, bo to jest cudowne, tak jak Chłopak, który zakradał się do mnie przez okno. No, cudowne, super. To jest tak samo cudowne. Ja mam Klejnot, Amy Ewing. I ona nie napisała Rywalek? Nie, właśnie. Bardzo podobna okładka. To jest to samo wydawnictwo bodajże. W tym samym stylu, ale nie. I w sumie podobna też fabuła. Jest to o Violet Lazing. I ogólnie jest to taki świat zniszczony, że wiecie, zniszczona przyszłość. No, to znaczy... To jest takiego jak Rywalki, w sensie, że wiecie, jest przyszłość. Tam było po wojnie, to znaczy, że jest to po wojnie, czy... Tak, znaczy nie było nic wyjaśniane, po prostu jest... No, po prostu jak tam jest sobie królestwo w naszym świecie, ale... I po prostu są takie jakby też poziomy, że tak powiem, że jest klejnot, tak, kasta to jest takiego jest klejnot, to jest najbogatsze i tam są sami zamożni i tam mają diamenty, wszystko. Potem... Klejnoty. I tam też jest w samym centrum, jest królowa i król. Oni są hierarchami. Potem jest przemysł, potem rolnictwo i na końcu bagno. To jest tak, że oczywiście na bagnie jest bieda, dbają o prąd i tak dalej, budują. No i ogólnie kobiety, które są zamożne, mieszkają w klejnocie, nie mogą mieć dzieci. To nie. Dlaczego? Znaczy, to jest wyjaśnione tak w środku, więc nie chcę spoilerować. Ale ogólnie no, nie mogą mieć dzieci i żeby mieć dziecko, to one chodzą na takie giełdy, na takie aukcje i one kupują kobiety z bagna, bo one są bardzo płodne. Tak. I one się dostają z ich własnością, te kobiety z bagna. Nie, te dziewczyny z bagna zawsze mają badania zrobione w jakimś wiek, no miały jakiś wiek osobno, to idą do badania krwi. I jeśli się okaże, że mają jakiś tam czynnik tej krwi, to wtedy idą na tą aukcję. Są szkolone, bo one mają takie umiejętności. Nie mają wyboru. Mają magiczne umiejętności. Tak, mają magiczne umiejętności, które właśnie to takie aurie, coś takiego. I one właśnie nie mogą powodować, że rośliny będą rosnąć, że ktoś będzie zmieniał swój wygląd. Aha, czyli tylko od genotyp chodzi generalnie. Tak, tak. I właśnie one są przymusowo brane do szkolenia i właśnie są potem wykupywane na aukcjach.
No i ona właśnie trafia na taką aukcję. I się dostaje na samą górę. Prawie. A potem się dostaje na samą górę. Nie. Ale ogólnie właśnie jest tutaj bardzo ładnie ukazana. Ej, samąc? Jest. No, czego się spodziewasz? Po co się kupili? To jest zakończenie, nie przeczytałaś, a na razie... Są kolejne części. I tutaj nie jest romans z bogatym facetem, żeby się nie myślały. Ej, kąt? Ale są następne części, ale to wiesz. Są następne części. Okej, fajnie. Tak, bardzo to fajnie. To się wymieniamy, nie? Ty bierzesz tak, tą, ja biorę tą. No, a co tutaj co masz? Chcesz przestanie facet na babce? Ach, tak, przestanie facet na babce. Jest to, to opowieści z Akademii Nocnych Łowców i jest to, jest to kolejna książka spod pióra. Trochę dużo tam autorów. Sandra Clare, tak, ale głównie Ben, Maureen Johnson. Jak na taką poboczną, olewaną postać w Darach Anioła jest strasznie rozchwytywany przez autorów, widzę. Tak. Jak nie lubił Simon? Ja lubię Simona, Simon to jest moja ulubiona postać, przepraszam bardzo. Ale o czym jest ta książka? Jest, najlepiej się ją czyta po Darach Anioła. I po diabelskich maszynach, tak? I po diabelskich maszynach, no ale głównie... Pojawiają się tam postacie bohaterowie z diabelskich maszyn? Oczywiście. Okej, to pewnie czytam. Pojawia się tam, pojawiają się w ogóle tam większość tej książki. Ta książka skupia się bardzo dużo na flashbackach. Z właśnie z maszyn, z mroczych intryg, o którym gdzie jest tam Pani Noc i tak dalej, i tak dalej. I z The Last Hour, która wyjdzie dopiero w 2020 roku, miejmy nadzieję, że wcześniej. No i tak, o czym to jest? Jest to o Simonie, Lewisie. To jest komiks. Tak, no, przed każdym rozdziałem są takie komiksy, jest to rysowane przez Cassandra Jean. Można to sobie zobaczyć. To naprawdę jest popularne bohaterem najwyraźniej jak na... Wiesz co? Robioną na doczepkę, dosłownie. Tak, że nie! Ale powiedzmy, w Darach Anioła bardzo często go olewali, czy tam gdzieś na boku. Ja nie mówię, że on był złym bohaterem, czy coś, tylko nie, był przez autorkę, moim zdaniem, skonstruowany na doczepkę jako ten przyjaciel główny bohater. Wiesz, ona lata za nimi, a on lata za nią. Tak. Nie, jeżeli przeczytał się całą serię, bo on tam. Tak. On tam później w trzeciej części. Nie, spoileruj. Zostaje tam ważne stanowisko, jeżeli chodzi o wampiry i tak dalej. Więc no. Dzięki za spoiler. Ale o czym jest ta książka? Opowiada o Simonie, który stracił pamięć o właśnie świecie cieni. I. To jest spoiler, ale przestał być wampirem. I no. I staje się rasnowcą. I staje się rasnowcą i zostaje otworzona akademia właśnie. I Simon zostaje do niej wysłany, żeby się uczyć na rasnowcę. To jest tak bezsensowne, że ja tego nie ogarniam. To jest pokazane ten jego trening. Tak, tam są pokazane jego treningi, właśnie jak odbudowuje relacje tam z Jasonem, z Clarice. A on odnowa się zakochuje w Isabel? To jest spoiler! Skomplikowane. Co super też ty masz? Ja mam Pałac Północy Carlosa Ruiza Zafona. I akcja się dzieje w przyszłości w Kalkucie. Głównym bohaterem jest Ben. Tak, w przyszłości czy w przeszłości? Głównym bohaterem jest Ben. No i w sumie to ci jego koledzy, przyjaciele też. No, ale no, oni są mieszkańcami sierocińca i niedługo kończą 16 lat, czyli wiek, w którym muszą opuścić ten sierociniec. A tam uznawani są jako 16-latkowie, jako dorośli w świecie? Czy po prostu z takich wywalają tam sobie? Nie, jako dorośli. Aha. No. I no, urządzają tą imprezę, bo tam kończą taką zakończeniową. I w ten dzień właśnie do sierocińca przychodzi taka starsza pani z wnuczką. I oni z tą wnuczką zaczynają rozmawiać i zabierają właśnie do tego pałacu snów, bo to jest ich tak jakby takie sekretne miejsce, gdzie się spotyka. Oni się spotykają, bo oni taki klub założyli, oni się tam spotykają, to opowiadają swoje historie i ona, żeby wejść do tego klubu, musi też swoją historię opowiedzieć. Takie kółeczko AA. To jest co? Że przychodzą, oni mają 16 lat i są sierocińcy, to znaczy, że no właśnie, przychodzę, cześć, nazywam się Monika Mizera, właśnie... Nie piję, Mizera. Co? Nie, ale swoją historię, ona opowiada właśnie tą swoją historię. Taką dość tragiczną, tam jest wszystko opisane. Ona też nie zna swoich rodziców, tylko z tą babcią mieszka. Tam w ogóle podróżuje. Ma rodzinę, to czemu jest?
No, no nie, no bo babcia z nią przyszła. Babcia tylko, nie? Ojca nie ma, matki też nie ma. I no. I opowiada im historię o tym swoim ojcu, bo on był tam sławnym inżynierem, on taki most chciał tam wybudować w Karpucie, ale się nie udało, bo on spłynął. Nasza mama też jest inżynierem. I jego, jej ojciec też. No i opowiada im o tym, i opowiada im o domie, który on chciał wybudować. I ona wierzy, że ten dom jest gdzieś wybudowany. I oni chcą mi pomóc właśnie go znaleźć, ale to wszystko jest tak odsunę, taką legendą, coś... Ej no! Się dobrze czujecie? Odrzędną legendą? No. Sorry. I co, oni próbują go znaleźć? Znaleźć, ale właśnie o to chodzi, że oni nie znają swojej przeszłości. Nikt z nich nie zna swojej przeszłości i... A jest wpleciony jakiś wątek tego, że Kalkuta była tam miejscem świętym potem, nie wiem kiedy? Nie? Nie. A tak z ciekawości, co, jakie oni konkretnie historie opowiadają, skoro żadna z nich nie zna swojej przyszłości? No to co robią, bo oni tam... A skąd on wie, że jego ojciec był słabym inżynierem? Ona, bo on pisał, bo on pisał książki. I on właśnie w tej książce opisał ten dom, no. I to są fragmenty tej książki, tak? Takim innym drugim? No, są. Dalia nie żyje. Diurzesa ją zabiła. Jestem własnością morderczyni. Daj spokój, księżniczko, jest fajnie, polubisz to. Bawiłam się tak tysiące razy. Weź rewolwer, zrób głęboki wdech i pociągnij za cyngiel. To błąd. On jeden wie, w którym z was znajdzie schronienie jego przeklęta dusza. Godzina demona. No wiesz, na wypadek gdybyś jednak uparł się popsuć na zabawę, posłała mu szelmowski uśmiech, albo zechciał się przyłączyć.